wystawach czasowych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli często gości najnowsza sztuka. Tym razem jednak pojawiła się ona w szczególnej postaci. Wystawa Zasoby naturalne polskiego designu eksponowana w Stalowej Woli od 10 czerwca do 31 sierpnia 2009 roku zaprezentowała wpływ motywów i technik ludowych na współczesne polskie wzornictwo, sztuki dekoracyjne i architekturę. Prezentacja osiągnięć współczesnego designu w Stalowej Woli nie jest dziełem przypadku. Stalowa Wola to miasto konceptu o idealnie zachowanych, wzorowych założeniach modernizmu z elementami art deco. Miasto o unikatowym układzie urbanistycznym, dorównującym najlepszym opracowaniom europejskim w tamtym czasie. Trudno znaleźć lepsze miejsce i lepszy kontekst do popularyzowania dobrego projektowania, dobrego wzoru. Założeniem wystawy Naturalne Zasoby Polskiego Designu była prezentacja wpływu motywów i technik ludowych na współczesne polskie wzornictwo, sztuki dekoracyjne i architekturę. Koncept wystawy jest próbą syntezy, podsumowania i zebrania w jednym czasie i miejscu prac zainspirowanych polską sztuką i rzemiosłem ludowym, formą, materią, ornamentem, rozwiązaniami technicznymi czy wreszcie poetyką. Młodzi polscy projektanci czerpią z lokalnych zasobów w sposób różnoraki. Najbardziej oczywiste jest sięganie po ornamentykę, kolorystykę, motywy dekoracyjne. Jednak tradycyjne wzory są przetwarzane i na nowo interpretowane. Zasoby naturalne to nie tylko dziedzictwo kulturowe. To także, a może przede wszystkim, to co rodzi ziemia. Drewno, słoma, węgiel, metal, struktura, faktura, materia. Czasem tworzywo, a czasem jego obraz. Czasem funkcja, a czasem forma. Pięki w stalowych pancerzach, klamerki do bielizny z zaklętą pamięcią USB, drabiny, czy to tęsknota za wiejskim życiem, za naturalnością, za cofnięciem rozwoju technologii? Raczej idealna symbioza, apetyt na nowe bez konieczności wyrzekania się starego. Na wystawie zostały zebrane zarówno produkty wytwarzane przemysłowo, jak i unikaty i prototypy. Projekty młodych twórców obok powszechnie znanych przebojów polskiego designu. W sumie kilkadziesiąt obiektów. Można było zobaczyć m.in. inspirowane wycinanką i haftem filcowe dywany Moho, Joanny Rusin i Agnieszki Czop, AZ Design, lampy DWT, Tomka Regalika, Agnieszki Lasoty oraz Vis-a-Vis. Projekty architektoniczne Polskiego Pawilonu na Expo 2010 oraz Muzeum Ziemi Opolskiej. Projekty Gogo, Malafora, Pur Design, Betonu i wielu innych. Polski design inspirowany ludową tradycją jest doceniany w świecie i w Europie. Stalowowolska ekspozycja miała także dwie zagraniczne prezentacje. We wrześniu gościła w Brukseli w ramach corocznego festiwalu Design September, a także w Londynie, gdzie wpisała się w obchody Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii. Zainteresowanie polskich placówek promujących polską kulturę i sztukę za granicami kraju oraz wielokrotne zaproszenie wystawy Naturalne Zasoby Polskiego Designu do udziału w międzynarodowych festiwalach dowodzi, że współczesne polskie wzornictwo, silnie zakorzenione w polskim dziedzictwie i kulturowej różnorodności, jest atrakcyjne dla obytego europejskiego odbiorcy. Brukselska i londyńska edycja ekspozycji to jedne z największych od lat kompleksowych prezentacji współczesnego designu z Polski za granicą, a imprezy, w których wystawy wzięły udział, to poważne, renomowane, cykliczne wydarzenie. Kolejna odsłona ekspozycji miała miejsce w listopadzie 2009 roku w Krakowie na festiwalu Rzecz Małopolska Ethno Design Festival. W Brukseli i w Londynie wystawa Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli funkcjonowała w kontekście współczesnych europejskich trendów designu. W Krakowie interpretowana była poprzez etnografię.
Spotkanie po raz pierwszy w jednym czasie i miejscu prac zainspirowanych polską sztuką i rzemiosłem ludowym pozwoliło na dokonanie syntezy i podsumowanie ich wpływu na współczesne polskie wzornictwo, sztuki dekoracyjne i architekturę. Okazało się wydarzeniem ważkim i szeroko komentowanym na łamach rodzimych mediów, zarówno zajmujących się sztuką, jak i popularnych magazynów opinii i miesięczników kobiecych. Tak szerokie echo wystawy świadczy o tym, że temat wpływów ludowych i regionalnych na sztukę designu jest zjawiskiem dojrzałym, zasługującym na podsumowanie.